Kolej Wizja, Tomasz Dasuj, witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego magazynu. Innotrans to nazwa jednych z najważniejszych i największych targów kolejowych w Europie. Co 2 lata takie targi odbywają się w Berlinie. My z naszą kamerą uczestniczyliśmy w ostatniej wrześniowej edycji tej imprezy, na której nie zabrakło polskich akcentów. Zapraszam. Symulatory, modele oraz prawdziwe pojazdy szynowe, jak co 2 lata największe targi kolejowe świata, Innotrans i w tym roku pokazały w Berlinie wszystko, czego pragnie serce kolejarza. Po raz pierwszy w historii targi zajęły cały przystosowany do tego teren. Swoje oferty prezentowało około 2200 wystawców z 44 krajów, w tym również z Polski. Wśród zwiedzających nie zabrakło ministrów transportu i decydentów z branży kolejowej z około 100 krajów świata. Innotrans to nie tylko największe lokomotywy i wagony, to pojazdy i urządzenia do budowy i utrzymania toru, to komponenty, wyposażenia, usługi, technologia nadzoru oraz infrastruktury. Stoiska targowe konkurowały o jak najciekawszy wygląd, co spowodowało, że nawet takie przedmioty jak kolejowy sedes czy pisuar prezentowały się okazale i przytulnie. Ekologia to ważne hasło w nowoczesnym kolejnictwie. Firma Hyft i Wessel prezentowała automaty do sprzedaży biletów zasilane energią słoneczną. Firmy Gmunder oraz Strail przedstawiły systemy do tłumienia drgań oraz hałasu w trakcie jazdy pociągu. Torowisko buduje się w zależności od potrzeb z szerokiej gamy dopasowanych do siebie materiałów i komponentów. Systemy te znajdują zastosowanie m.in. przy budowie tras tramwajowych, przejść kolejowych oraz mostów i tuneli. Bawarska firma Rail One Group ogłosiła zawarcie kontraktu z Tajwanem na dostawę 150 tysięcy podkładów betonowych systemu beztłuczeniowego do ułożenia trasy na lotnisko. Firmy z Polski wystawiły się w Berlinie w różnych formach. Jedni, tak jak Odlewnia z Bydgoszczy czy polska filia firmy Duta, prowadziły stoisko razem z zagranicznymi partnerami. Inni, jak Tabor Szynowy z Opola czy PKP, zgrupowały różne przynależne firmy na jednym stoisku. Liczy się obecność, a nie ilość metrów kwadratowych stoiska. Koncern Siemens przedstawił niemiecką wersję pociągu szybkiej prędkości serii 407, czyli Valero D. Najnowsze dziecko niemieckiej państwowej kolei Deutsche Bahn typu IC3M rozwija prędkość do 350 km na godzinę, ale hiszpańska wersja 3 lata temu osiągnęła prędkość nawet 403,7 km na godzinę. Istnieje wersja rosyjska i chińska, inne kraje są również zainteresowane. Do końca przyszłego roku Deutsche Bahn zakupi za około 500 milionów euro 15 takich składów. Chwali się znaczne polepszenie tłumienia hałasu w przedziałach, obniżenie kosztu serwisowania oraz zmniejszenie zużycia energii do równowartości zaledwie 0,33 litra paliwa na osobę i 100 km jazdy. 200-metrowy pociąg posiada 460 miejsc siedzących. Pasażerowie siedzący bezpośrednio w czołowych przedziałach mają tak samo jak maszynista przejrzysty widok trasy. Pojazd posiada 4 systemy zasilania do jazdy po Niemczech, Francji oraz Belgii. Tramino S100 to najnowszy tramwaj podpoznańskiego producenta autobusów Solaris. Na targach Innotrans pokazano wersję mock-up, czyli pojazd z zasłoniętym podwoziem, przy którym najwyraźniej prace jeszcze trwają. Normalnotorowy pojazd jest w 100% niskopodłogowy, ma 61 miejsc siedzących i jest skonstruowany z 5 ruchomych modułów, dzięki czemu może pokonać łuk do 18 metrów. Tramwaj jest przeznaczony do zasilania z sieci trakcji o napięciu między 400 a 720 V. Posiada 4 synchroniczne silniki trakcyjne o mocy 105 kW i rozwija prędkość do 80 km na godzinę. Berlińska prasa chwaliła śmiałe wizje poznańskich projektantów, twierdząc, iż Tramino S100 jest barwny jak dyskoteka.
Podsłuchaliśmy jedynie dwóch niemieckich fachowców krytykujących zbyt duży ich zdaniem odstęp między otwartymi drzwiami a pudłem pojazdu. Natomiast niemiecka młodzież szybko opanowała obsługę obcojęzycznego dla nich automatu do sprzedaży biletów. Strategicznym wyzwaniem dla branży kolejowej jest przeciągnięcie ruchu przewozowego z dróg na szyny. Ciekawą ofertę przedstawiła szwedzka firma Kockums Industrier. Przyczepę ciężarową umieszcza się na platformie specjalnego wagonu, który w tym celu jest na pół obrotowy. W ciągu niecałej minuty platforma z przyczepą zakotwicza się i pociąg może odjeżdżać. Odpada budowa i utrzymanie kosztownych specjalnych placów załadunkowych. Nie trzeba też transportować przyczepy wraz z ciągnikiem i kierowcą, tak jak to kiedyś miało miejsce w przypadku tzw. Rolande Landstrasse między Niemcami a Gontkami. W tym samym kierunku idzie pomysł niemieckiej firmy Cargo Beamer. Firma ta skonstruowała wagon z platformą w pełni przesuwną na boki. W ten sposób można rozładować 36 platform z przyczepami i w ciągu 15 minut taką samą ilość przyczep załadować. Fachowcy oceniają, iż dzięki tego typu rozwiązaniom może przenieść aż 60% obecnych kursów ciężarówek na tory. W najbliższych 15 latach zanosi się na zwiększenie ruchu ciężarowego w Europie nawet o 70%. Najwyższa pora znaleźć alternatywne rozwiązania przewozowe. Rozpoczęcie seryjnej produkcji tych specjalnych wagonów firma Cargo Beamer planuje na 2014 rok. 35% ich kosztów ma pokryć Unia Europejska. Obecnie w Lipsku istnieje plac badawczy. Za 3 lata mają rozpocząć się regularne kursy pociągów z przyczepami między Rotterdamem a Rygą. Przeładowanie w systemie Cargo Beamer całego składu przyczep z wagonów normalno-torowych na wagony szerokotorowe i odwrotnie ma trwać mniej niż godzinę. Obecnie procedura zmiany wózków trwa dla pociągu towarowego do 3 dni. Nowy wagon typu FANPS zaprezentowała wchodząca w skład koncernu Greenbrier firma Wagony Świdnica. Samowyładowczy wagon wypełnia aktualne standardy UIC TSI. Jest przeznaczony do przewozu materiałów sypkich, a rozładunek odbywa się za pomocą dwóch par unowocześnionych klap dolnych. Nośność każdej osi to 22,5 tony. Hamulec posiada system KNOR z nastawnikiem próżnoładowanym. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Duczyński, jestem kierownikiem działu konstrukcyjnego w firmie Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu dzisiaj naszą lokomotywę E6 ACT Dragon. Przeprowadzę tę prezentację razem z moimi kolegami, może poproszę ich o przedstawienie się. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Kolbener, jestem konstruktorem w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych. Dzień dobry Państwu, nazywam się Hubert Kosowski, jestem konstruktorem z Instytutu Elektrotechniki z Zakładu Trakcji Elektrycznej. Nasz zakład wykonał system sterowania i system napędu nowej lokomotywy elektrycznej. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest to pierwsza polska lokomotywa od 20 lat, gdyby zastanowić się nad konstrukcją, to być może od 40, także jesteśmy naprawdę dumni, że udało nam się ją wyprodukować i zaprezentować tutaj na tych targach w Berlinie. Lokomotywa to jest lokomotywą sześcioosiową o mocy 5 MW. Jest to lokomotywa do ciągnięcia wagonów towarowych z prędkością 120 km na godzinę. Prezentowana na targach lokomotywa jest przeznaczona na rynek polski, czyli na napięcie 3 kV prądu stałego. Rozważamy oczywiście kolejne wersje wielosystemowe, więc wkrótce powstanie wersja czterosystemowa, do której postaramy się uzyskać dopuszczenia na różne rynki europejskie. Analizując potrzeby polskiego rynku, doszliśmy do wniosku, że bardzo istotną sprawą jest kwestia nacisku na osie. Lokomotywa ma te naciski na tyle małe, że może jeździć praktycznie po 99% polskich torów, nawet tych w najgorszym stanie. Znajdujemy się w przedziale maszynowym lokomotywy E6 ACT. Lokomotywa ta napędzana jest poprzez 6 silników asynchronicznych. Silniki asynchroniczne napędzane są falownikami. Każdy silnik posiada swój własny falownik. Istnieje możliwość wyłączenia każdego silnika w przypadku awarii układu. Każdy silnik napędowy lokomotywy jest chłodzony za pomocą kolumny chłodniczej. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie napędu
i rozruchu impulsowego pozwala zaoszczędzić około 40% energii przy rozruchu w stosunku do rozwiązań klasycznych. Zastosowanie tego rodzaju napędu pozwala również na przeprowadzenie hamowania bez użycia klocków, co również mocno wpływa na koszty eksploatacji lokomotywy. Projekt zaczęliśmy tak około 2006 roku. Po rozpoznaniu rynku stwierdziliśmy, że prywatni przewoźnicy potrzebują nowych lokomotyw. Jest duże zapotrzebowanie na lokomotywy towarowe. Lokomotywy, które są w stanie pociągnąć ciężkie składy towarowe. Stąd nasz pomysł i realizacja tego projektu. Niemalże wszystkie elementy w lokomotywie są podwojone. Nie inaczej jest z systemem sterowania i wizualizacji. System ten pozwala na ciągłe monitorowanie stanu lokomotywy, co zapewnia bezawaryjną pracę i niezawodność tej lokomotywy. Są to komponenty najwyższej klasy, zarówno produkcji polskiej, jak i zagraniczne. Był to chyba bardzo burzliwy dla pana firmy rok, dużo inwestycji też naraz. Jakie pana zdaniem są najważniejsze wydarzenia pod względem renowacji torów w Polsce? Ten rok jest rokiem wyjątkowym. To jest rok bardzo wielu przełomów, zarówno w zakresie skali działań, jak również i technologii. Należy powiedzieć, że od początku tego roku przez pierwsze 6 miesięcy ogłosiliśmy postępowania przetargowe o wartości blisko 15 miliardów złotych. Są to projekty, które będą realizowane do końca 2015 roku, głównie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Są to postępowania głównie na ciągi E30, E65. Co ważne, wkład polskich linii kolejowych nie tylko odnosi się do bezpośrednio transportu szynowego, ale w ramach chociażby budowy, w ramach modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Gdańska planujemy wybudowanie ponad 80 skrzyżowań dwupoziomowych, wiaduktów drogowych i kolejowych. Jakie to ma znaczenie? Kolosalne. Dlatego, że po pierwsze umożliwia prowadzenie ruchu z prędkością do 160 km na godzinę, a przede wszystkim znakomicie wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, osób korzystających z dróg. Po prostu likwidujemy przejazdy kolejowe w poziomie szyn. Na targach InnoTrans można było dostrzec także różne sposoby bawienia się po ciężkim dniu targowym. Na stoisku koncernów Transmash Holding z Rosji oraz Alstom z Francji, według własnej reklamy sojuszu dwóch gigantów, wszyscy opuścili targi zaraz po oficjalnej części. Widocznie wzajemna sympatia wspólników nie była aż tak duża, żeby mieć ochotę wspólnie świętować swoje sukcesy. Natomiast na stoiskach Brandenburgii nawet po godzinie 22 Niemcy rozdawali lody, wino oraz koktajle. A umilająca czas śpiewem piosenkarka znalazła prawdziwych mężczyzn wśród świetnie bawiących się zaprzyjaźnionych polskich wystawców i gości producenta okien Segla oraz producentów wyposażenia Rawak i Elmak. Na tej imprezie można było zobaczyć, że producenci kochają swoje wyroby tak samo jak życie. Wesoło było targowiczom też w berlińskiej kolei miejskiej, no, ale tam już nie pozwolono nam filmować. Zatem do zobaczenia w Berlinie za 2 lata. Tyle z Berlina, wróciliśmy już do Polski, a kolejne wydanie Kolejwizji za tydzień. Zapraszam i do zobaczenia.